18 do 12 prowadzi Wetlanda, czyli cały czas mamy tak naprawdę mecz na styku, bo w dwumeczu Elit Wetlanda jest na razie lepsza tylko o 2 punkty. Wszystko się tutaj może wydarzyć w szóstym wyścigu Hampel i Kołodziej. Na razie najskuteczniejsza para Elit Wetlandy kontra Grzegorz Walasek i Kim Nilsson. Aż trzech Polaków będziemy oglądać w wyścigu numer 6 i jednego Szweda, wicemistrza Szwecji, konkretnie 24-letniego Kima Nilsson. On gratulował swojemu koledze Andreasowi Jonssonowi tuż po zwycięstwie Grand Prix nordyckiego. On napisał, Nilsson, na Twitterze, że AJ, gratulujemy ci zwycięstwa w Grand Prix nordyckim. Rozumiemy, że jesteś w formie i we wtorek w Wetlandzie zdobędziesz 15 punktów, prawda? Ale nie stresuj się, dopisał Kim Nilsson, także ma poczucie humoru. Andreas Jonsson na razie cały czas ma szansę na maksa. Pierwszy swój wyścig wygrał i dlaczego miałby nie wygrywać kolejnych? Kim Nilsson w kasku żółtym. Przy krawężniku dalej Jarek Hampel, Grzegorz Walasek i Janusz Kołodziej. Trzech doświadczonych Polaków. Najstarszy z nich ja, Grzegorz Walasek, rzecz jasna. Pierwszy występ po kontuzji, o tym już mówiliśmy. Trenował trochę w Zielonej Górze przed przyjazdem tutaj do Szwecji. No i jest już raczej gotowy. On nie wyklucza startu w barażu w barwach włókniarza Częstochowa, ale decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. W Częstochowie też mają duże problemy z pieniędzmi. Sporo Grzegorzowi Walaskowi zalegają i pewnie o to się wszystko rozbija. Nilsson i Walasek. Para rozpigarny Halstavik, pola startowe numer 1 i 3. Między nimi w czerwonym kasku Jarosław Hampel i przy płocie w niebieskim Janusz Kołodziej. Startujemy do wyścigu numer 6. Czy Polacy z Wetlandy znowu zdobędą 5 punktów, czy Walasek znajdzie na nich receptę? Startujemy, taśma idzie w górę. Kto jest najszybszy? Równo nieźle Nilsson. On jest na czele, za nim zawodnicy z Wetlandy, którzy teraz spróbują wejść mu pod łokieć. Janusz Kołodziej już przed Nilssonem. Hampel jest trzeci. 4-2 dla Wetlandy w tej chwili. Janusz Kołodziej pierwszy, ponurzej próbuje atakować go Nilsson, ale korzysta z tego Hampel, czy jeszcze nie skorzystał. Zdążył zamknąć wejście w łuk Kim Nilsson i cały czas 4-2 dla Wetlandy. A Hampela ścigać próbuje Grzegorz Walasek. Kołodziej pierwszy, za nim Nilsson ostro teraz przy krawężniku jadący i próbujący zbliżać się do Kołodzieja, ale na razie niewiele dodaje. Kołodziej przed Nilssonem, Hampelem i Walaskiem. Grzegorz Walasek próbuje gonić tego Hampela, ale co chwilę częstowany jest potężną szprycą ten jego Kevlar, a w związku z tym on cały waży coraz więcej, goni się coraz trudniej. Pierwszy Kołodziej, za nim Nilsson, trzeci Hampel, czwarty Walasek. Po pierwszym okrążeniu właściwie emocje się skończyły, a Janusz Kołodziej potwierdza, że na torze w Wetlandzie czuje się bardzo, bardzo dobrze. 4-2 dla Wetlandy. No i przewaga po 6 wyścigach to już 22-14, czyli 8 punktów. I oczywiście, skoro jest taka różnica w wyniku, no to menedżer rozpigarny Mikael Teurenberg może w wyścigu 7 skorzystać z rezerwy taktycznej, a o coś takiego chyba się prosi, gdyż Chris Harris i Mats Corneliusen na razie wielkiej determinacji, wielkiej woli walki nie pokazali. Tutaj świetnie wystartował Janusz Kołodziej, dobrze także Kim Nilsson. Była szansa, żeby po wewnętrznej zaatakował młodego Szweda, bardziej doświadczony i bardziej utytułowany Jarosław Hampel. Tam nawet w pewnym momencie zrównali się motocyklami na jednym z łuków, ale Nilsson pojechał odważnie, nie przymknął manetki gazu, nie przestraszył się ewentualnie tego, co mógłby zrobić Jarosław Hampel, czyli próbować go odprowadzać na zewnętrzną, tylko jechał dalej po swoje, no i odparł ten atak. Niemniej jednak zespołowo wygrywa Elit Wetlanda 4-2 i 22-14 jest po wyścigach 6. Rośnie więc ten dystans i rośnie ta bezpieczna zaliczka, jaką w kontekście dwumeczu mają zawodnicy prowadzeni z parku maszyn przez Busego, Wirebranda i Fredrico Stoff.